Serwus, z tej strony Malinowy Noc. Witajcie w kolejnej części eksperymentalnego nastawu wina kokosowego z wiórek kokosowych. Zapraszam do oglądania. Tak wygląda nasze wino kokosowe. Nastawione rok temu. Minął rok od nastawienia tego wina. Trochę zaniedbane przeze mnie winko. Ale zobaczymy w ogóle, czy nadaje się do czegoś, czy do wylania będzie. Zaraz zobaczymy. Mam tu wiadro zinfekowane pióro-siarczynem potasu, wężyk też. Ściągnę na dosadło to wino. Pozbędę się tego osadu na górze, który tu się fajnie utworzył. I na dole też widzę, coś tam jest, także tego się pozbędę. Klarowność, jeżeli chodzi o klarowność wina, było dużo gorsze. Nie jest klarowne, ale widać, że chce się wyklarować. Także może jakby jeszcze rok postało, no może by się wyklarowało. Jeżeli chodzi o wino, o nasze kokosowe, to kto nie widział jeszcze, to pierwsze trzy części są na naszym kanale. Pamiętam, jak dziś, jak te wiórki wyciskałem. Tak to wyglądało. Witajcie w drugiej części eksperymentalnej. Jest kolejny cuk. I w trzecim odcinku wyciskałem przy pomocy prasy wiórki. Wyciskaliśmy do słuchajniki. Dość szybko mi to poszło i bardzo łatwo mi się wyciskało. Przydała mi się ta praska. Dobra. Tak to wyglądało, ale nas interesuje to, co mamy tu. To. Tym się teraz zajmiemy. A przy okazji przerobiłem już studio. Zobaczcie. Z tego, co miałem, jakieś blaty meblowe stare. Ale co zrobić? Powierzchnia robocza jest. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Tutaj korki wyciągnąłem. Tablicę korkową. O. I zobaczcie. Drugi malinowy nos. Także tutaj też będziemy nagrywać. O, tu jest stare studio. Do uporządkowania. Ale to jak już te nastawy ogarnę, biorę się za zlewanie z nadosadu. Jakieś jeszcze pojedyncze cząstki wpadły mi tutaj do wiadra. Nie przeszkadza mi to, jeżeli w ogóle wino się nadaje. Zaraz je skosztujemy. Zobaczcie. Tutaj jest kokosa. Jak to w ogóle się stało? Bo rok temu była trzecia część tego filmiku. Zobaczcie, jakie grube kawałki tutaj pływają. Co się stało? Co się działo przez ten rok? Bo zapomniałem wam wspomnieć, że ja eksperymentowałem dalej z tym winem. I poza tym, co widzieliście na filmiku, gdzie dodawałem, zrobiłem to z wiórek kokosowych i tam później dosładzałem, to ja jeszcze w międzyczasie dodałem dwie puszki mleka kokosowego. Raz dodałem, a za jakiś czas dodałem jeszcze drugą puszkę, więc w tym winie dodatkowo były jeszcze dwie puszki mleka, które nie były nagrane na filmie. Po tych wszystkich czynnościach tak wygląda po roku nasze wino kokosowe. Zaraz je skosztuję. No i co my tu mamy? Tak wygląda. Zamglone wino, ale widać, że bez żadnych takich cząstek. Jak się mogło, to się wyklarowało. Zresztą rok stoi, więc nie czuć w ogóle kokosa w zapachu. Pachnie nijak. Ło! Jacie! Jestem zaskoczony. Czuć alkohol, ale czuć smaku kokosa. Bardzo delikatnie tego kokosa wyczuwam. Zdecydowanie wino jest wytrawne. Mocno alkoholowo, ale smaku nie ma dużo, ale jest.
Bardzo delikatnie wyczuwalny kokos. No, eksperyment nie jest zły. Ja dosłodzę to wino jeszcze. Chciałbym, żeby to wino... Żebym go nie przytłumił smaku kokosa. Ale chciałbym chyba, żeby było słodsze. Żeby kokos był słodki. Wina jest 15 litrów. No nic, zastanowię się za chwilę, co z tym zrobić. Pierwsze co, umyję balon. I pomyślę, czy dodamy jeszcze cukru do tego, czy tak to zostawimy. Bardzo delikatnie wyczuwalny kokos. Nie jest intensywny. Ja myślałem, że w ogóle go nie będzie czuć. A tu? Proszę, jestem zaskoczony. Dobra, idę umyć balon. Okej, okay, i zdecydowałem, że dosłodzę to wino. Także pobiorę trochę próbki wina, żeby nie rozcieńczać go dodatkowo wodą. I w tej próbce rozpuszczę około pół kilo cukru, myślę. Myślę, nie wiem, czy kilogram nie będzie za dużo. Na razie dam pół kilo, jak będzie mało, to najwyżej dam jeszcze drugie pół. Dosłodzimy je, zobaczymy za jakiś czas, jak się ma. Oczywiście tego nie podgrzewamy za mocno, tylko trochę. Do rozpuszczenia cukru. I nasze wingo wylądowało z powrotem w balonie. No do, na górze jeszcze jakieś kawałki pływają. To już przy następnym zlaniu się tego pozbędę już na czysto. Na razie nie przeszkadza, jeszcze może osad jakiś rzuci do wina. Dodam kilogram cukru ostatecznie i okazało się, że jeszcze jest za mało. Praktycznie niewyczuwalny był ten cukier. A troszkę lepszy smak, dodałem kolejny kilogram. Także dodałem tutaj już 2 kilo cukru teraz. I jest smak dużo lepszy. Na słodko to wino. Delikatniejsze jest. Ten alkohol jest przykryty bardziej i jeszcze lepiej smakuje niż jak próbowałem. Także zobaczymy. Odstawię jeszcze na jakiś czas. Filmiku już nie będę nagrywał do tego. Przy okazji, przy innych filmików może jeszcze wspomnę o nim, jak będę chciał coś dopowiedzieć. A jakbyśmy kiedyś jakiś lot winiarski robili i się gdzieś spotkali, to wezmę ze sobą próbkę tego wina i dam wam skosztować. Sami ocenicie, jak wyszło. A u was jak tam nastawy? Macie puste balony, w zimę pełne, coś nastawialiście? Robiliście zimowe wina? Czy to ryżowe, czy z hibiskusa, czy z zielonej herbaty, z rodzynkami żurawiną? Czy to wszelakie inne, gdzie nie ma owoców, a możemy coś podziałać? Banany były dostępne. Działaliście coś, czy nie? Ja nie miałem czasu, ale teraz już coś nadrabiam. Także żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Servus!